Witam Państwa na kolejnym spotkaniu. Pierwsze już za nami, zatem czas na następne. Dzisiaj drugi krok do zdrowia. W pierwszym przypominam, że rozmawialiśmy o tym, w jakim miejscu jesteśmy i od czego zaczynamy. Tak, żeby wiedzieć, że nasza zmiana jest możliwa, jeżeli się do niej po prostu przygotujemy. A zmiana nawyków żywieniowych jest możliwa w każdym wieku. Dzisiejsze spotkanie poświęcimy wodzie. Muszę Państwu powiedzieć, że z mojej wieloletniej praktyki wynika, że cały czas za mało pijemy wody. Nie wiem skąd brak nawyku wykształconego i utrwalonego wśród nas, ale rzeczywiście problem z piciem wody staje się szczególnie ważny w przypadku osób w wieku senioralnym. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, proszę Państwa, że odwodnienie będzie wpływać na ogólną kondycję Waszego zdrowia. Może niestety pogarszać odczuwanie smaku. Odwodnienie również może wpływać na, może być przyczyną udarów w dni, które są z wysokim nasłonecznieniem. Musimy pamiętać, że woda zawarta w pożywieniu jest tylko jakąś częścią sposobu nawadniania naszego organizmu, ale niezmiernie ważnym elementem jest to, aby zawsze pamiętać, żeby wodę mieć przy sobie. Ja wiem, że seniorzy mają dużo obaw związanych z tym, żeby nie pić wody przed wyjściem z domu. I jest to dla mnie zrozumiałe. Macie obawy, że nie wiecie, gdzie będzie dostępna toaleta, żeby móc z niej skorzystać, kiedy przyjdzie sygnał z ciała, że trzeba z toalety skorzystać. Dlatego tym bardziej, proszę Państwa, kiedy jesteście w domu, zaraz po przebudzeniu, żebyście pamiętali o tym nawyku moja pierwsza szklanka wody. I tak naprawdę chodzi nam o pierwszych 8 szklanek wody, bo każda z nich będzie traktowana jako ta najważniejsza. Jak mogę sobie pomóc? Przede wszystkim mam wodę blisko siebie. Jeżeli jadę gdzieś tramwajem, autobusem, wychodzę na zakupy, zadbajcie o to, żeby do butelki plastikowej wielokrotnego użytku wlać przynajmniej połowę, żebyście dużo nie dźwigali, ale jednak mieli wodę przy sobie. Kolejną ważną zasadą jest to, żeby leki, które są Wam przepisane, zawsze popijać tylko wodą. Kolejna rzecz to włączenie produktów takich jak warzywa i owoce z dużą zawartością wody do Waszych posiłków. Które warzywa mają dużo wody? Pomyślmy. Oczywiście, że ogórki, oczywiście, że pomidory, ale będzie to również cukinia, którą warto włączać do swoich posiłków. Z owoców w sezonie letnim będą to arbuzy, z owoców będą to również pomarańcze. Pamiętajcie Państwo, że jeżeli gorzej odczuwacie smak, jeżeli gorzej odczuwacie aromatyzowane potrawy, to my zwykłą wodę możemy w naturalny sposób zaaromatyzować. Jeżeli lubicie napary herbaciane, możemy zrobić napar herbaciany mocniejszy i potem rozcieńczyć go z wodą i tak samo popijać przez cały dzień. Możecie Państwo również dołączyć kilka listków mięty do swojej wody, dodać kilka kropel soku z cytryny. Również ta woda będzie miała zupełnie inny smak. Na co zwracam szczególną uwagę, szczególnie u osób borykających się z problemem zaburzonej glikemii? Osób z cukrzycą typu pierwszego i typu drugiego. Nie włączajcie do swoich jadłospisów soków, dlatego że soki zawierają naturalny cukier prosty, jakim jest fruktoza i będą miały bezpośredni wpływ na podniesienie się poziomu cukru we krwi. Jedynie zasadną sytuacją, w której włączacie sok do Waszego posiłku, jest po prostu to, kiedy macie niską glikemię. Sok od razu podniesie poziom cukru we krwi. Natomiast w każdym innym przypadku naturalnym sposobem nawadniania jest po prostu włączanie wody pomiędzy swoimi posiłkami. Jeżeli uwzględnimy, że mleko, jogurty również zawierają wodę, a nasze ulubione zupy robimy z dodatkiem wody, to zobaczcie Państwo, że włączenie regularnie zupy do swojego jadłospisu będzie również dobrym sposobem na to, żeby poprawić nawodnienie swojego organizmu. To, co jest jeszcze ważne,
ważne dla Waszych najbliższych, przypominajcie sobie nawzajem o tym, że wodę należy pić. Dobrze jest rozlać sobie nawet 4-5 kubeczków wody i rozstawić po mieszkaniu, że tam, gdzie jesteście, czy to jest kuchnia, czy to jest duży pokój, przypomina Wam kubek z wodą, że po tą wodę należy sięgnąć. To, co jest jeszcze dla nas ważne, proszę Państwa, to to, że odwodnienie może sprzyjać temu, że będziecie mieli zawroty głowy, możecie odczuwać silniej bóle migrenowe głowy i generalnie, mając na uwadze to, że nasz organizm składa się z cząsteczek wody, musimy pamiętać, że my tę wodę również tracimy. W momencie, kiedy utrzymujemy stałą temperaturę ciała, kiedy idziemy do łazienki, do toalety, kiedy wychodzimy na świeże powietrze i świeci słońce, cały czas tracimy cząsteczki wody. Dlatego taką prostą zasadą jest, żeby wodę mieć koło siebie i pamiętać o tym, żeby regularnie, małymi łykami nawadniać swój organizm przez cały dzień. Jeżeli ktoś z Państwa ma problemy ze snem, to można zmniejszyć ilość przyjmowanej wody tuż przed pójściem spać. Natomiast są jednostki chorobowe, które wymagają zwiększonej ilości przyjmowania płynów również przed pójściem spać. Taką jednostką chorobową jest na przykład dna moczanowa. To, co jest jeszcze ważne w odniesieniu do nawodnienia organizmu, to to, że woda w połączeniu z błonnikiem, który jest zawarty w zielonych warzywach, w produktach zbożowych pełnoziarnistych, będą nam dały uczucie sytości, zatem mniej będziemy narażeni na podjadanie pomiędzy posiłkami. I to, co najważniejsze, już na sam koniec, proszę Państwa, to woda sprzyja właściwej perystaltyce jelit, czyli szczególnie ważną rolę odgrywa u tych osób, u których często dochodzi do zaparć. To właśnie woda, błonnik wspomagają pracę jelit, przyczyniając się do tego, że niestrawione resztki pokarmowe zostają wydalone na zewnątrz. Dlatego, Szanowni Państwo, szklanka wody, nawet wtedy, kiedy oglądacie ten program, pijemy dla siebie, pijemy po to, żeby nawadniać swój organizm i dobrą jakością życia cieszyć się jak najdłużej. Do zobaczenia w następnym spotkaniu.